Elo, elo! Z tej strony Kapitan Bladia. Dzisiaj sobie ponownie gramy w nasz długo wyczekiwany tryb, nie tryb, tylko grę SCP Secret Laboratory Huberta Moszka. Zanim zaczniemy, muszę kilka ogłoszeń parafialnych. Otóż tak. Hubert do mnie napisał, powiedział: Bladzi, trzymaj pieniądze, chodź zagrać moją grę. Dokładnie. No i tak krótko tylko wspowiem, że został wypuszczony nowy patch, który może być jeszcze lekko zabugowany. Głównym rozmachem patcha jest to, że on daje nam bronie. Znaczy nowe bronie. Nowe tak bronie. Jest główny Siema, ten zamysł. Cześć. A ja jestem ochroniarzem, czyli kimś, kto pierwszy raz nami. W życiu... To z nami? Dobra. To jest kto się wyciszamy? Ja jestem. Zapraszamy na to. Wyciszamy się. Wyciszamy się. Dobra, plan jest taki, Gaborze. No hejka, hejka. Ja strzelam, żebym wiedział, gdzie ja jestem. Słuchaj, bo masz źle zamontowaną broń na ręce, wiesz? Jak masz, że jakbyś trzymał kartę, ale broń jest do góry. Wiem o co chodzi. Dobra, spoko. Oni mają radio? O, nie mają. Dobra, spoko. Fajnie, że apteczkę mają, to się przyda. Dobra, czekamy tutaj na Badeusza w sumie. Mhm. Nadal mam broń źle? Tak, nadal. Czekaj, tylko sobie zmienię parę ulepszeń jeszcze w sumie. Są na ogólnie bugi i ten, graficzne i to, jeżeli chodzi o gardy, nie? Ta. Wszystko działa normalnie raczej. Kurde, fajnie, że te ulepszenia zamontowałeś do broń, to jest spoko, wiesz? Red Doty, wiesz, Holosajty, spoko, bo Bladeusza nie ma nadal. W sumie się rozdzielmy trochę. Dobra. Jak go znajdziesz, to strzelaj, dobra? Spoko. W sensie, żebym ci słyszał. Ta, spoko. I czekajcie na mnie. Czekajcie do mnie w miejscu, gdzie będę. Okej. Masz go tam, czy zaułek? Nie. Była jakaś dziwna, bo nie ma lewo, prawo przejść, tylko są te zakończenia od razu. Gdzie on wyparował? Właśnie jakiś labirynt, kurde. Raz, bo ci przerwało. Dzień dobry. Nie słychać Bladiego. Słyszysz Bladiego? Nie słyszę. Ma słuchawkę nad głową, ale go nie słychać. Ciekawe. To może się mu ogólnie zepsuło, nie tylko w Garyzmodzie. Nie wiem. To ciekawe. My samolociki jesteśmy, tak chyba. Dobra, ja chyba wiem, jak to możesz naprawić. No, jesteśmy samolociki, nie wiem, czemu teraz jesteśmy akurat samolocikami. No, ale generalnie... Bladi, nie słychać cię, ale chyba wiem, jak to można naprawić, wiesz? Chodź na chwilę, odciś się na TS-ie. A on nas nie słyszy chyba. A nie, dobra, przenieśli go. A to dziwna sytuacja, szczerze powiem, pany. Moje widzowie, hej, w ogóle, Gabo cię nazywam, pamiętacie mnie jeszcze? Ja, Gaborek. To ja, Gaborek, i testujemy nowy update'cik z Hubercikiem, z Bladołuszkiem, z Sanitariuszkiem, z Eustachiem, z Kryksoskiem, z Kinroskiem, z Ejbiarzem. Jak wam się podoba nowy update'cik? Według mnie jest naprawdę kozak. Radzi i taki sobie. O, dzień dobry! Czekajcie, bo mamy teraz problemy z tym. Typozy. Nie, ja nie mam typozy. Ale u mnie są dwa typozy. O, MTF otworzył bramę, chodźcie pod B. Dobra, pod B chodźcie, panowie. Dobra. Ja was zaeskortuję, oni sobie błędy naprawią. Dobra, nie tutaj. Ej, zabijcie tego! Nie! Nie no, sobie pod koniec go zabijemy, żeby miał świadomość tego, że miał przed chwilą ucieczkę, ale nie uciekł. Łe! Za chwilkę. Po prostu, żeby... Nie. Spokojnie. Przy windzie go ten.
A tutaj jest. Nie. Halo, jak tam się dzieje? Hydro, pomóż, oni są mnie zabić. A co? Kryksos, halo, co? No mi się wydaje, że egzekucja, co nie? Nie zabijaj mnie. Zróbmy to. Zabijcie. Nie zabijajcie. Nie, zabijcie. Może jakoś pokazowo granatę? Nie no, nie chcę marnować na niego, po prostu. No dobra, no dawaj. No skarbu, kurde, błe. Wiedziałem, że tak będzie. Gonimy go. To sobie zamontuj snajperkę. O kurde, no kto widzi. Nie no, wiesz co, to mi wystarczy, myślę. No spoko, spoko. No ja mam tą MP7, wiesz? Czekaj, bo oni tutaj spieprzyli już. Dam radę. Łe! To tak, niestety miałem problem z voice chatem. Sytuacja jest taka, że musieliśmy tutaj troszkę kombinować. Ostatecznie poszliśmy na taki śmieszny kompromis, że gram na dwóch mikrofonach. To znaczy tak. Nagrywam moim starym mikrofonem, natomiast ludzie mnie słyszą na mikrofonie starym. Nagrywam nowym, a ludzie mnie słyszą na starym mikrofonie. Dobra, zaczynamy! Tak, zaczynamy. No, 8, no to mam 7, nadzieję, 8, że będę tym ochroniarzem, 5, bo 4, się wczułem 3. w rolę. Ja jestem ochroniarzem. Dobra, jedziemy. Kurde. Halo, facility guard. Halo! O, halo! Kto... O, Bladeusz, żyjesz? To jest. Coś czemu się... tak długo ładuje? No dobra, cześć Gabor, co tam? Hejka, no siema, znalazłem cię właśnie. Wszyscy na teście niech się wyciszą. Właśnie ja już się wyciszyłem tak całkowicie. Dobra, Gaborku, chodź ty piasny. Jedziemy, kurde. Czemu MP7 nie ma flasha, co nie? Ja nic nie widzę, bo to jest znowu strasznie ciemno. Dobra, no. Chodź ty piasu, słychać mnie teraz dobrze? Słychać cię dobrze, perfekt. No i to rozumiem, jak mnie słychać. To znaczy, że jest dobrze. Tak. Trochę porąbany, że muszę tak to robić, ale cóż, no trzeba, to trzeba. Mus to mus, jak dokładnie, się mówi, no. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ja dobrze, że starego mikrofonu nie odmontowywałem, co nie, bo dopiero wtedy był... Ej, w ogóle jeszcze z tego nie strzelałem ani razu, poczekaj. No sprawdź sobie. I możesz sobie ten, zabawa. celownik dołączyć, wiesz? Dołączyłem. A, to dobrze, to dobrze. Jak głupi jestem. Nie, no co ty? Kolejnym update'em, jaki zrobił Huber, to jest to, że zauważcie, że zaczynamy jako ochroniarze i od razu zaczynamy w placówce. MT wbija z zewnątrz, a ochroniarze zaczynają już w placówce. Taka sytuacja. Tak się czasami zdarza. No, taka sytuacja. No dobra, i co my mamy? Apteczkę, kartę mamy kozę. Ochroniarza, czyli kartę gówna mamy tak zwaną. Kartę gówna. No trudno, przeszukajmy te szafki, może znajdziemy tutaj coś przydatnego. Tak co się masz? Składa, że znalazłem kartę administracji strefy. Spadamy z tego środka. Wynosimy się stąd. Nie no. Jesteśmy takimi ochroniarzami, że spadamy stąd. Wydaje mi się, że przeznaczenie ochroniarza zostało spełnione, naprawdę. Dobra, uratujemy dobra, świat. Zamykamy tą placówkę na zawsze. Już nigdy tu nie wrócimy. Boże święty. No, spadamy z tego placówki, no. I ochroniarz spełnił swoje zadanie, co nie? Kurde, co oni sobie będą myśleć? Że będziemy ich ratować? No. Co? O. Ej, czy mi się wydaje, czy gra jest jakaś taka ciemniejsza, czy coś? W ustawieniach, wiesz? W grze od razu możesz sobie zmienić jasność PPTD. Może się zmieniła po update'cie tym. Jak się zdjęt. Jak? Idziemy, kurde. Dobra, generalnie Hubert powiedział jeszcze, chodź Gabor, chodź, no. Chodź Gabor. Spoko. Generalnie Hubert powiedział jeszcze, że jest taka, będzie teraz coś takiego jak sklepikarzy, to znaczy, że no. Aktualnie tego nie ma, no, aktualnie tego nie ma, ale to będzie i będzie super, bo będzie można wtedy, i wtedy broń będzie polepszać się u sklepikarzy, bo aktualnie broń możemy polepszać w każdej chwili, tak jak to jest w SCP w tym, o, coś znalazłem, jak to jest w tym to jest moje. Garry's Modowym SCP, a później będzie można polepszać też osobno. O, ready, patrz, ej, daj bum bum. Włączy i Warheada. No i para, tak się to załatwia, co nie? Co za po prostu. Patrzcie, co zrobił. Wsadzimy ich w kosmos. Ej, ty to przewidziałeś, że oni włączą tą no, głowicę. No, ja jestem inteligentnym ochroniarzem, no, tutaj ma się umysł, w głowie, co no, nie? O nie, już nie. Jestem inteligentnym człowiekiem, kurde, co ty sobie myślałeś, że głupi jestem? Nic bardziej mylnego, jestem mądry właśnie. Ej, usunęli to. No wyłączyli. Cały mój misterny plan w dupę poszedł. No dobra, trzeba będzie jakąś zrobić improwizację.
To tak, ale wracając do tematu, no. Do mojej zamierzam dodać tak zwane sklepikarzy, czyli będą taki tacy ziomkowie na takich stacjach i tam będzie można ulepszać te bronie. I będę też ulepszać bronię jakąś specjalnymi rzeczami, na przykład jak się zabije STP-106, to wypadnie z jego tkanka i będzie na przykład można zrobić broń, która... O, MTF-y. Co robi? Która... która no, która wysyła do krainy łzowej. A, o, przyjechała wsparcie akurat, samą porę. O, oczywiście. Dobre żołnierze, świetnie. Łe! Siema! Czekaliśmy jedziemy. Na was! Za mną! Zaprowadzę nas do tajnego laboratorium! To nie jest tajne laboratorium. Potrzebuję tylko jednej krótkofalówki. Poproszę od jednego z was krótkofalówkę. Poczekaj! Najgorzej! Bo ja nie mam mikrofalówek. Co oni już wysadzają tam? Ej, zamienimy się broniami? Nope. No nie, najgorzej. Bo oni tam targują się między sobą chyba. Kto ma oddać mikro... tą? No. Masz zamontowane te? Bo ja tego nie widzę, wiesz? Co? Dodatki do broni. No mam. Aha, ja tego nie widzę, mam normalny model. A ty masz coś zamontowanego? Ja mam Red Dota, wiesz? Aha. On to faktycznie nie widać. Znaczy ja wiem, że widziałem wczoraj tłumik. A jak kurde. Był zamontowany. Więc nie wiem jak to działa. Ej, bo tak... Co oni tam robią? Co za pany po prostu. Panowie, idziemy? Tak, idziemy. Idziemy. Nie klikać, czekamy na wszystko. Ej, Hubert, czy to ma tak być, że ja na przykład nie widzę dodatków zamontowanych na twojej broni? Tak to nie ma być, ale ja już wiem jak to naprawić. Ej, a tak da mi ktoś ten krótkofalówkę, bo chciałbym z wami na krótkofalówce pogadać, a tak to nie mogę. No. Nie no, znajdziesz w placówce. No, znajdzie się. O nie! No, ile można czekać, co nie? Jaki ma karabin? Fajera to szkoda, że nie ma, co nie? O nie, no. Ktoś tu był! No. Gorzej! Słyszę jakieś dziwne dźwięki. O nie. Co? O gorzej! Uciekaj! Się, kto może? Jezus Maria! O nie, szybko, o nie! Uciekaj, ej, stąd, o nie. Otwieraj, szybko, otwieraj schronienie! Słuchaj, dobra. Kurde, tego się nie da otworzyć, nie działa. Czy kiedykolwiek doda ten pomieszczenie ewakuacyjne? Chyba nie za bardzo. Wątpię. Co on tam zamierza zrobić w tym pomieszczeniu evacuation shelter? Chyba to jest dla jaj od zawsze. To on tam testuje update'y, stary. On tam update'y no. Testuje. No, to, tam jest chyba jakieś przejście do tajnego laboratorium Huberta Moszki, co no, nie? Bo jak dokładnie. To wyjaśnisz? Trzeba mieć kartę jeszcze? Wiesz, że jest jeszcze wyższa karta od karty 0? No jest taka tęczowa, karta... taka duża, co nie? Tak, to jest karta, tęczowa karta Huberta Moszku. O, najpotężniejsza karta na świecie. Ta karta powoduje, no że generalnie, no wiesz, no przegwizdana sprawa, no możesz wejść tak jak tutaj. I ta karta to jedyny sposób, żeby otworzyć tajny pokój Huberta Moszku, który jest dodany, bo sam mówił, że dodał. No tak. No, a skoro ja tak powiem i on mówił, ja mówię to samo, a wiadomo, że Bladeusz to jest prawda wtedy. W internecie wszystko jest prawdą. Dobra, a z broni się biega ten, jakby wolniej? Nie wiem, chyba nie, wątpię. Mam nadzieję, bo to byłoby głupie. Jeszcze kamizelka będzie się rzucać. Dobra. Jak wiesz. Masz może jakieś radio? Znalazłeś to może radio? Nie, niestety nie, ale możesz sprawdzić te szafki. To ja poszukam. Jak? Niestety nie, ale mam coś dla ciebie. O, proszę. Jakie fajne. Stary, dzięki. Wiesz sobie, zasłużyłeś, co nie? Jak za darmo. Zasłużyłeś. Ej, a działa tu parkour? Robimy parkour, patrz. Dawaj. Wow! Widzisz? Dawaj! O nie! O! Boże! A! Nie! Uciekaj! O nie! Pomocy! Co mrugaczu? Co sobie myślisz? Ale nie wierzę. Mrugacz! Nie, rąbry, nie bij mnie! Mruk? Krypto się dość zabijał, no ej. No nie. Gabor, jak ty uciekałeś, to ty daba co chwilę robiłeś. Serio? Tak, samolot z siebie się robił, chciałeś złapać broń taki dab! Efektowna śmierć to postawa. Dokładnie, trzeba odpuść przeciwnika. Dlatego zostawiłeś samego, mogłeś go tam wspierać. No starałem się, ale mrugasz przez szybko. Chodź w ogóle na radio. W ogóle co się stało, że Moszka i Krzech ich zostali na górze? Jak oni tam szybko? A bo oni uciekli ten przed Łazarzem window, o kurde. Jakie sprytne. A wejdzie na wódkę. Ej, bo generalnie... Co za spryciarze. O Boże!
Bo ta 106 ma 57 HP, oni umrą za RTS paki. Bloody złapię, dorwę cię! A Bloody ma taką miejscówę. Strzelanie! Ej, ty, cwaniaku, zostaw! Ty, cwaniaku, ja tu rozmawiałem... Co za bezbożnik? STP-173 tu rozmawia. Dobra? Ja tu jestem biznesowym człowiekiem. Boże święty. Biznes człowiek, kurde. No chyba w biznes tura za dużo grał. Uleć na minim raz, tak. Za dużo biznes tura, Bladeuszu. Przyjaciół mi najlepszymi na świecie. Co o tym sądzicie? Dobry układ? Ja bym chciał jakiś układ zrobić. Mi na świecie? O! Gotów jak jeszcze nigdy. Czemu masz taką grubą dupę? Nie wiem, a co? Zobaczcie. O kurde. Ale mogę to dawać latarki na tego, na karabin. No, będzie jaśnie. O! Dzień dobry. Tak, jeszcze zmienienie konfiguracji. Suppressor, flashlight, dobra. Gitara. Ruszamy, naprzód. Trzeba dorwać biednych S. Zabić! Zabić! Uciekaj! Pomocy! Uważajcie, peanut. Dobra, ładnie. Jeszcze mrugi. Bardzo ładnie załatwione, panowie. Chodź chcesz włączyć głowicę Alfen, pójdziemy w ten. A mrugacz ma mało. Ja włączam głowicę, idę wam dzisiaj. Dobra, idę dojechać tego. Sobie nie myślał, z kim ja idę? Z Eustachem. Idziemy dojechać SCP-ka? Ja idę. No ja też, kurde, on gdzieś tu był. O, w interkomie. A nie, to muszka. Ogłoszenie, detonacja głowicy alfa odbędzie się w ciągu najbliższych 60 sekund, a właściwie procedura rozpoczęcia detonacji. O, moje ciało chyba. Proszę przygotować się na detonację i udanie się do strefy wyjściowej. To jest ślepy zaułek. On może włączyć głowicę. Znaleźć tego. Czekam przy wejściu do heavy. On się będzie pulał. No. Uważaj. Porabijemy ich wszystkich. Coś, dwa granaty i mikrofit. Normalnie. Jeszcze mruga został. Tylko 1-7-3 został. Tylko 1-7-3 został. On może wchodzimy. Dobra. Jesteśmy za wami, panowie, jak coś. On też nie ma bardzo dużo HP, bo... Otwieram. O, jest! Strzelać do rozkazu. Otwieram. Mam mała amunicja, dobra. Ja wydaję rozkazy, a nie ty. Ja jestem dowódcą, halo. Zgadza się, ale ja mówię do swoich przełożonych. W lepszej formacji. Wcześniejszej formacji. Ej, tu jest! Ja też kilo 6. Jest! Dobra, ładna. Nice. Nice. Ej, to była drugiakowa runda, muszę przyznać. No, fajna. Podoba, tylko Krixos bardziej replayuje. No, zapowiedzenie w ogóle. Kozak, fajna rundka, naprawdę. Fajna rundka, ponieważ... klimatyczna, wiecie, taka... jak to, imersywna. O, imersywna to jest bardzo ładne słowo, wiecie? Podoba mi się to słowo. A podoba mi się też to, że się wczytam do serwera. Czyż nie? Dokładnie. Panie Hubercie, jakoś tak mało amunicji miałem na początku. Zgadza się, musisz oszczędzać jak ten. Jako no bo generalnie ciężko jest z tymi amunicją, to nie wiem, nie ma też. Jak, gdzie pokazuje amunicja teraz? Służy w tym momencie tylko po to, żeby pogrozić klasą D, a nie po to, żeby zawijać SCP-ki. Ty jako ochroniarz nie masz zawijać SCP-ki, jesteś ochroniarzem. Ty masz tylko bronić się naukowców. Ty powinieneś mieć ledwo jeden magazynek zapaść. O nie, to nie jest właściwie. Najgorzej. Dobra, idziemy dalej. Halo, SCP drugi. Jestem samemu, najgorzej. Dobra. Jak to się mówi? Doktor Plaga leczy. A jestem doktorem Plagą, więc będę leczył. Będę wyleczywał nieposłusznych widzów Huberta Moszki z tego, że chcą kupsko, wiecie? Jak ktoś dotrwał do 13 minuty, pisze vlog w komentarzu. Takie słowo, vlog, bo będą niedługo vlogi, wiecie? Niedługo będą... I zapraszam na grupkę na Facebooku do zostawienia lajka, suba, jak komu się podoba odcineczek, naprawdę. Bo SCP-SL jest długo wyczekiwanym SCP-SL, wiecie? Tyle Hubercie nie zrobi restartu rundy, bo jest to możliwe, bo skraszowało chyba tego i mam 300 pingu.
To myślę, że to będzie naprawdę, kurde, dobra rundka jako SCP Plaga. Wiecie, SCP Plaga to generalnie dobre SCP robi. Tak wam, kurde, powiem, a powiem wam jeszcze to, że szukam w tym momencie. W tym momencie szukam tutaj nieposłusznych Facility Guardów. Facility Guardów, którzy gdzieś tutaj sobie stąpają nieposłusznie. Nie. O, chyba tam widzę. A nie, to jest przełącznik. I Kryksosa jeszcze wywaliło najgorzej. Ooh, I love that. O, sanitariuszku. Hello. Are you SCP? Dobra, no to... Jest 096, czy jakoś tak. O, jestem 049. O, widzę MTF-ów. Proszę tak, ja zastraszam, to są masz Bladiego natychmiast zamienić. Nauczmy posłuszeństwa. Biorę go na pyrę. I tak generalnie... No, bo stoi w miejscu. W ścisłości to... No kurde, no, jak mnie ominęli? Słucham, co? Jezus ma, biegnij Bloody! Wy jesteście przy wejściu, czy gdzie? Ja jestem w entrance, biegam sobie z MTF-ami, wiesz? Ale w light, w tej początkowej strefie? W tej, gdzie MTF-y są, na początku. A, dobra. Trochę źle tutaj. Dobra, to ja będę zamykał drzwi i będę ich strzelać. Załatwię ci dodatkowe sekundy do złapania ich. No, co? No nie, co zrobiłem? Boże święty! Dobra, spokojnie, idź, ja zamykam drzwi. Chciałem zabić dwóch. Nie rób tego! Pomyśl o życiu! Kurde. Zastanów się z sypiarzu przez chwilę. Dlaczego mnie akurat, Gabor? Weź sobie tego drugiego. Weź sobie tego drugiego. Nie, Gabor, nie rób tego! Zamykam wszystkie drzwi. Nie rób, przecież ja to mam jak tak tutaj. Ladeuszu! Ale wy jesteście tam przy... Wiesz co, jesteś w gejtach? Oto my jesteśmy w entrance przy tym. No chodź Gabor, no chodź. Ej, brać Bladiego jako pomocnika, czy go zamieniać? Zamieniłeś tam tego typiarza zombie, więc to zmarnowałeś. Nauczy się posłuszeństwa trochę. Dobra, no to idziemy pomóc. Jak to się mówi, martwego chodź. Tylko youtuberia. Tak, tylko youtuberia. A tak to widzisz, zgubiłem się w pierwszej strefie i spotkał mnie SCP. O nie, jeszcze go brak. O dobra, mam go tam. O dobra, już, porobione. Dobra, ma nie, posłuszeństwo jest karane. Jak no mówi, kurde. Niesłuszność i myk zamieniamy. Dobra, może jest upośledzony. Nie, no, zamienił mnie. Zamieniłem. Ja upośledzony. A już bym tu nieśmiałek, wiesz. Już by cię zamordował. No właśnie, no, tak myślałem. A wolałbym, żebyś żył. Sanitariusz taki jest, no. Sanitariusz, nie zna słowa roleplay. O nie. Ja cię trochę oszczędziłem jako mój pomocnik. To jest... Nie wie co to. Jaką grupę roleplayową mnie prowadzisz? Davey standalone. Ue, kto tu jest? Kto się na ciebie powiedział? Ej, co zrobili? Bierz ich! Sunny! Patrz, jaki mord! Siedź go! Jedź do żywce, szybko! Zamieniaj go! Mógł być rod, mogłem go zostawić. Dobra, niech ten będzie przekąską zombie. Nie no, ale mogłem go trochę zostawić, wiesz? Nie, co za debil! Roleplay. Patrzę się na niego. Na tego, Ale wysadził drzwi. Hej, a zobaczcie jaka tu jest wyczesana... W ogóle, Huber, dodali jakąś tą latarkę w tym update'cie chyba. A serio, dodali? Jest wyczesana latarka w tym update'cie. To jest mikrofalówka. Już tyle rzeczy się wydarzyło w tym odcinku, że ja nie będę wiedzieć jak nazwać odcinek. Chciałem standardowo. Nowy update, nowe bronie. Ale teraz chyba nie jestem pewien. O, MTF-y. O, chodźcie pod gate'a B. Ej, dobra, bierzemy ich. Gabor, trzymaj się z tyłu po prostu. To jest gate B, to jest gate B. To jest gate B. Spoko. I teraz cimo, nie fajnie, bo... Sani trochę do tyłu. A wy teraz nie podskakujecie, nic nie robicie. Cały czas cicho. Ej, ale wiesz co? Mogę się zadać? Nie mogę chyba. Nie możesz. W ogóle jak umiera Facility Guard, to jest ciało tego MTF-a. Nie wejdą ma. Zamknijcie drzwi u was. No 096, nie ruszaj się. 0917, nie ruszaj się, dobra? No. 09-2000, nie ruszaj się. No. Wyjdź po ma... 0SCP Bloody. Nie odzywaj się. Jak się macha rączkami, tak? A dobra, działa. Tak, działa. Tak. O, idą, są! Dobra, wchodzą. Dawaj, zamienij ich! Idziemy po nich. Jedziemy, szybko, bo chcę uciec! Bierz go! Nie! No mówię, że tchórz uciekł. Najgorzej. Dobra, przynajmniej mamy jednego. Robione. Ale z dwóch nawet. Nie, jednego, ale jednego przemienię. Dobra, zamieniaj go, Gabor. Tak, reszta. No, tylko jednego. Nie o to mi chodziło. Ale porobione. Dobra, ej, możemy teraz wziąć ich karabiny maszynowe. Mamy przewagę. No. Hello. Ej, oni wejdą drugim gate'em, ale wy upośledzeni jesteście. Spokojnie. Ej, granat, uwaga. Granat. Boże święty. Granat mówiłem, kurde.
Trzeba się odsuwać. Jeden musiał się poświęcić. Idę. Nie będzie AB pluł nam w twarz. O nie! Nie! O nie! Dobra, wracamy. Najgorzej. Sobie, stymy tu. Dobra, dobra, ej, dobra. Powiem wam, że jako jeden zombiak na, przeciwko personelowi klasy D walecznie go pokonałem, a wy co? Jak zwykle nic, nic nie robicie, a ja tu całe HP zmarnowałem na walkę z tym personelem. Personelem klasy dupa. Wiecie, jak ciężko zombiakiem z kogokolwiek załatwić? No trzeba lewy klikać. To się w życiu nie uda. No, ej, ale w ogóle Hubert... Nie wiem, dosyć, ale dobra. Hubert, a to jest to coś takiego, że jak się patrzy, się na ludzi, to jest? Bo ja na przykład patrzę, a człowieka nie widzę. Chyba, że zombiak nie widzi. Za daleko być może, nie wiem. Uwaga, bo granat. Zombiakom się nie podświetla, kto umarł. Aha, być może, nie wiem, zaraz zaczę. No, chyba nie. A, chyba ogólnie nie działa w tym miejscu inspekcja ciała. Zaraz, napiszę tylko te dwa bugi. A, nie działa inspekcja ciał. Nie, zamykaj windy. Nie działa inspekcja ciał, tak? A to no, nie działa, że jestem zombiakiem? Nie, mi to... Kurde, no to szkoda, bo to, ta inspekcja ciał było spoko w sumie, bo to wiesz... Ej, dobra, chodźmy od A, może... Chodźcie od A. Ja bym... A no, poczekamy na CIA, co? Po murzyńsku. No ja bym z jakiegoś CIA-ka zamienił, kurde, w zombiaszka. Ej, kto jeszcze żyje, zacznijmy od tego? Ktoś jeszcze żyje chyba? Ja. No, my. Kto to jest ja? No, sanitariusz... Nie, no to SCP-ki żyją. No. A jeszcze... No wiem. O nie, jest personek klasy D, chce mnie zarąbać! O dobra, to chodźcie, chodźcie, bo prawdopodobnie... Ej, nie, CIA... Aaaa! Chce mnie zarąbać! Pomocy! Jest potężny, mam karabin maszynowy, ja nie mam szans jako zombiak! Gdzie on jest? No kurde, uciekł sobie! Ale jak ci mam przejść do ciebie, jak są drzwi zamknięte? No nie rozumiem tego fenomenu. Dobra, śpisz. No co za... Co za murzyn? Dobra, jaki Belzebub, gdzie jest, ale musicie wejść na dół. Wiem, żeby lepiej się mnie słuchać. Dobra, ja aha, wy nie zejdziecie na dół. No nie, bo jest gejcik zamknięty. No, idziemy do gejcia A i czekamy na CIA. Jesteście upośledzeni. No dobra, trudno, to person klasy D musi otworzyć drzwi w takim razie. No. Ej, kupcie oleć tam do góry. A czy jak zeskoczyć? Jako to, sam zostałem w tej platformie zamknięty. No po prostu, wiecie co, to było żenujące, że wszyscy poszliście na górę, kiedy była akcja. Zamknęliśmy cię w placówce z myślą o tobie, Bladi. No tak. No. Żebyś jesteś niebezpieczny. Jestem zamknięty sam jako zombie, jak jestem zamknięty z personelem klasy D. Łapiecie, to jest, wiecie jaki to jest w ogóle, gdzie jaki jest dla mnie ten, no nie wiem, Bilgas gdzieś tu. Wiecie, jaki to jest przykry? Chyba pobiegł do gate'u drugiego, tak mi się wydaje teraz. Chyba do A pobiegł, bo B nie. No ale generalnie wiecie, jaki to jest dla mnie ten? Dla mnie to jest takie traumatyczne. Nie wołaj windy, Sani. Jestem przy A, nie wołaj ci windy. To jest traumatyczne przeżycie strasznie. Myślicie, że... łatwo mi z tym żyć? Nie no, mi strasznie ciężko z tym żyć w ogóle, że ja muszę takie mam, to wiecie, będę miał do końca życia bardzo przykre to przeżycie. Traumy. Dobra, zabijemy. O, koniec. Ale mnie przestraszyły. Dobrze. Dobra, i tym akcentem kończymy pierwszy elegancki odcinek. Cześć.